Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się znowu w grze Elden Ring. I tak, pomiędzy tym a przed tym odcinkiem muszę wam powiedzieć, że farmiłem dużo troli. Do końca życia już nie chcę. Podbiłem trochę nam statystyki. Widzicie, jak teraz to wygląda. Oczywiście nadal z koroną. I tak. Idziemy tu jeszcze raz walczyć z tymi dziadami. Jeśli się nie uda, to ja już nie wiem, czy będziemy w stanie jakkolwiek to zrobić. Mówię to szczerze, wprost. Tu tyle, ile już kosztuje jeden poziom. Nie miałbym cierpliwości jeszcze więcej farmić. Więc niestety, jeśli się nie uda, już one będę stracić te runy i zająć się ważniejszymi sprawami. No bo nie ukrywajmy się. DLC lada moment będzie. A ja nadal nie jestem jeszcze gotów, żeby do niego wejść. Ale tak, co do miejsca, w którym się będzie wchodzić, mam już potwierdzenie. Jest to ten scenariusz, mogę powiedzieć, nie najgorszy, ale też nie najlepszy. I nic więcej w sumie o nim nie mogę powiedzieć, bo mam być totalnie szczery, to nic więcej nie wiem. Ale tak, będzie trzeba pokonać Moga, Pana Krwi. Więc musimy jakby zrobić jeszcze... Ty nie wiem, czy bardziej dwie, czy trzy rzeczy. Kurczę, blisko było. Jeszcze raz, może tak spróbujemy zawalczyć, się uda. Ale tak, musimy właśnie zdobyć dwie, trzy rzeczy. To jest tak myślę. Trzy, tak. Bezpośrednio, żeby móc stanąć do walki z Mogiem, Panem Krwi, wykonać trzy rzeczy. Musimy dostać się na płaskowyż, ale to jest akurat jedna taka najmniej istotna rzecz. I nie liczę. I potem tak, znaleźć na płaskowyżu miejsce, w którym dokonane, znaczy dostaniemy opcję wykonania inwazji. Nie, moje runy przepadły. Dobra. Poddaję się w takim wypadku. Wrócę to kiedy indziej. Ale tak, musimy na płaskowyżu znaleźć jedno miejsce, w którym będziemy mogli... Jak to się nazywa? Wykonać inwazji. Z niby jakiej. Dosyć specyficzna inwazja. Potem będziemy musieli wrócić do naszego kolegi. O, nie pamiętam, jak się nazywa. Wary, czy jakoś tak? Nie jest to teraz. Ale tak, do niego trzeba będzie powrócić. A potem jeszcze... Jeśli się nie mylę... Tak. Pójść... do jednego, czy pójść z jednym przedmiotem, który tam dostaniemy, teoretycznie mówiąc, do zwłok jakiejś tam kobiety, nawet nie wiem do końca co, jak, tak, to jest spoiler, ale przynajmniej wiem co zrobić, po tym będziemy mogli już się zmierzyć z Mogiem. Dodatkowo jest jeszcze jeden krok, który warto byłoby zrobić, żeby mieć trochę ułatwioną robotę, ale jak mówię, to trochę, bo to nie jest nic takiego ważnego. Szkoda, że nie mam mapy, tak czy inaczej. Można powiedzieć, że... To się nazywa. Już niedużo brakuje, byśmy mogli stawić mu czoła. Ale zanim to, możemy zastanawiać, dlaczego jestem w takim miejscu. Powiem wam, że Kariska, właśnie ta posiadłość, jest totalnie związana z Mogiem, z Delcekiem i tak dalej. Ale przybyłem tutaj głównie z powodu takiego, że dzięki temu możemy zacząć wątek Rani. Czyli wątek, który i tak bym chciał, bo prowadzi potencjalnie nam do broni, którą będę używał. Księżycowego miecza. I jak mówiłem, chcę też w każdym odcinku robić trochę rzeczy DLC-kowych, a trochę normalnych, żeby było, można powiedzieć, sprawiedliwiej, ciekawiej. Więc tak, dlatego też stwierdziłem, że jesteśmy od posiadłości, po czym poszarżujemy tam i... O. Dobrze, teraz przypomniałem jeszcze o jednej rzeczy, dobrze, że w sumie to tak teraz właśnie wynikło. O której musicie wiedzieć. Ulepszam kostur, nie wiem czy wspominałem czy nie. I to ulepszenie tak źle wyszło, że... Przyszedłem do wniosku, że to nie ma sensu. Z tym przymeteorytowym i... No nie ma sensu nic innego robić. Żaden z dostępnych kosturów nie dorównuje meteorytowemu. Oczywiście z czasem i tak będę zmieniał, bo znam kilka lepszych, takich definitywnie lepszych. W sumie nawet dwa, bo to były definitywnie lepsze.
Jeden jeszcze nie jest dla mnie dostępny, więc nie wiem nawet gdzie go szukać. Drugi mam w kieszeni. I to oczywiście o kosturze Azura, czy czegoś takoś. To specyfikuje się tym, że dzięki niemu trochę szybciej będziemy rzucać zaklęcia. Ale niestety, tak, niestety, bo jest tu haczyk, to one trochę droższe. Nie pamiętam, czy dużo, czy nie. Może inaczej, nawet nie tyle, co nie pamiętam, co. Nie wiem, najwyższy w świecie. Ale tak. No, nie mówię, że to Stanlocka. Nie, dobra, nie stanlocknęło mnie, na szczęście. Ale tak, nawet nie pamiętam, że tak już tych kamieni można farmić. O! Przy okazji dotarłem jakby dalej, ale nie będę świadomy, że idę w tym kierunku. Fajnie. Ta lokacja, ta, w której jesteśmy teraz, powiem szczerze, nie będzie jakoś szczególnie długa prawdopodobnie. To wszystko będzie zależeć tylko ponownie od jednego bossa. Jak dużo czasem zejdzie na tym wszystkim. Pamiętam ją jako trochę trudną, ale może tym razem okaże się, że bardzo sobie z nim łatwiej. I tak, jeśli nawet sobie nie poradzę, nie będzie tragedii. Oczywiście chciałbym sobie poradzić, bo już tak wystarczającą depresję dostałem przysłowiowej po tym, jak nie udało mi się pokonać tego bossa w zamku. Zostałem straciłem runy, to pal licho. Dosłownie 10 podejść na trolle. O nie, jeszcze mnie Ron się złapała. Super. Jeśli chcecie wiedzieć, to 10 podejść na trolle to jest nic. Ja chodziłem na trolle tak dużo razy, że takie 10 kolejnych podejść to jest naprawdę nic. Tak. Ale okej, nie przejmujmy się tym wszystkim. Walczmy z Ronsiami. A nie tylko, jakby to najpierw określić, gdzie znajdę tutaj też jedną rzecz, o której myślę. Bo to powiedziawszy, jestem tutaj właśnie nie tylko z powodu samej rani, ale jeszcze są tutaj dwa inne powody. Wolę być z wami szczery, że pamiętam o tym wszystkim. I jasne, oba te powody są dla mnie bardzo cenne. Jeden. To legendarna broń, która będzie nam bardzo potrzebna w jakichś tam kryzysowych momentach, najprościej mówiąc. To jest to miecz, który zarówno bije magicznie, jak i ogniście. Dzięki niemu będę mógł uspokoić się trochę, kiedy będę musiał walczyć z czymś odpornym na magię. Poza tym, z tego co słyszałem, jest to bardzo potężna broń. A wiem to, bo jest taki pewien youtuber. O nie, zginąłem. No trudno. Ale tak, nazywa się Carbot Animations. Może go znać, może nie. Robił swego czasu parodię Elden Ringa. Nie widziałem wszystkiego, ale zrobił jeden mem odcinek o tym mieczu, dosłownie, więc... O, okej. Okej. Jakby to teraz najłatwiej powiedzieć, to co chciałem. No. Bardzo memował z tego, ale memuje z rzeczy, które są częściowo prawdziwe, częściowo mogą nie być. Ale to nie to, co chciałem powiedzieć. Wiem po prostu, że ludzie uwielbiają tego miecza, uważam, że jest naprawdę mocny i tak dalej. I samemu nie używam go nigdy. Stwierdziłem, że jak poszukuję jakiejkolwiek broni, to warto go mieć. Na wszelki wielki. Bo nadal wierzę, iż może się okazać on odpowiednią bronią dla nas na jakieś tam rysowe sytuacje. Jest to miecz, nie pamiętam teraz z nazwy. Ale wiem, że wymagający bardzo dużo inteligencji i wiary. Nie będę go może nosił od razu. Ale jak już go będziemy mogli dobyć, to raczej będziemy mieć kolejną broń, która... Nie powiedziałbym, że jest potężna. Nie powiedziałbym, że jest niezawodna. Bo dużo już takich potężnych i niezawodnych rzeczy miało być, jak nawet ta katana. Pani Rani, długo na ciebie czekaliśmy, modlę się o szybkie odnowienie twojego, coś tam... Nie wiem, niech... Wierzę, co świetla karię. Dobra. Idziemy dobrym tropem, jeśli się nie mylę. I tak, właśnie jedną rzecz jest ten legendarny miecz. Drugą natomiast, którą tu poszukuję, to... I co może mnie zaskoczyć bardziej? Skarabeusz. Który posiada ostatni czar do kompletu z kategorii tych, powiedzmy, mieczy.
karyjskich. Mamy ten nasz siekacz, mamy ten wielki karyjski miecz. To jest ostatnie zaklęcie. Najłatwiej można je nazwać... Nie pamiętam teraz nazwy, więc powiem po prostu przebijacz. Jest to dosłownie dźgnięcie przed siebie. Nie wiem, jak będzie z jego obrażeniami, jeśli mam być totalnie szczery. Ale możliwe, że będzie dosyć sensowny. A nawet jeśli nie, to chciałbym go po prostu zgarnąć do kolekcji. Okej, pułapka. Dobra. Więc no, gdybym wiedział, gdzie jest ten skarabeusz, mógłbym szybko się tym zająć i byśmy by mieli wszystko z głowy. Problem, że nie mam pojęcia. Wiem, że on był tutaj. A skąd wiem? Po prostu to pamiętam. Możecie naprawdę uważać mi teraz za dziwaka, za idiotę, za oszukistę. Ale to jest bardzo dziwna kwestia, jeśli chodzi o mnie. Są rzeczy, które po prostu pamiętam. Nie wiem, czym ten czar kojarzy mi się z tym miejscem, więc... Tego tu szukam. Jeśli go znajdziemy, super. Jeśli go tu nie będzie, mój błąd. Mam przy okazji łuk włóczny. Świetnie. Aby tak w sumie wspomnę, mieliśmy w ekwipunku w tamtym momencie, zanim podniosłem aż jeden łuk włóczny. Przy jeden aktywowałem sobie podczas farmienia troli i wstydzę się przyznać, ale... Zlemiłem. Umarłem. Zginąłem. Straciłem go na trolach. Podstawowych trolach, żeby nie było. Tak, przydadzą się zawsze na wszelki wielki, trzeba będzie pod statystyki. Ale nadal boję się używać tych łuków runicznych, one są zbyt rzadkie, zbyt cenne. Tylko gdzie wlazłem? To jest jakieś ciekawe miejsce, ale... Miecz nocy i ognia, mamy go. Mamy go. Jakie on transmiotuje wymogi? Ojeju, 24 wiary. Nie wiem, czy szybko zgarnę tyle. Bo żeby nie było, na pewno będę z czasem rozwijał trochę. Są zaklęcia, które wymagają też delikatnie wiary, żeby móc je użyć. Z czym by nie? Jak już tak będę w to inwestował, to dobrze mogę właśnie podinwestować tyle, żeby mieć ten miecz dostępny. No ale kontynuując... A jest tu coś jeszcze? Nie. Dobra. Ale to kontynuując... dobrze, że się teleportuję, czy źle? Partycz posiadłości, to chyba źle. O! Dobrze, co ciekawe. No ale tak, kontynuując. Zgubiłem wątek. Prawie. No, tak czy inaczej, po prostu, jak będę w tym inwestował, to przyinwestuję, jak mówiłem, tak, żeby móc tego miecza ewentualnie używać, jeśli byłby kiedyś potrzebny. A póki co... Bawmy się jeszcze tym... Właśnie... Rzucowym woalem, czy jak się nazywa ta katana. Bo, nie ukrywam, jest fajna, nie robi najgorszych dymyżów. Ale jakoś nie widzę tego wspaniałego bycia potężną OP i tak dalej, jakie słyszałem od wielu. Od wielu mam myśli, i od znajomych, i od obcych w internecie. No, mam być totalnie szczery, naprawdę nie mam pojęcia, czemu tak wszyscy mówią, że ona jest taka potężna OP i tak dalej. Nie wiem, może mówić o czymś w FPR-ze. Ludzie nie mieli tego unikać. Jaki by nie był ten powód, dlaczego tak o tym mówili. Tak, moim zdaniem jest to... No okej, broń jak na katanę. Wymogi ma trochę oczywiście wysokie, jeśli chodzi o inteligencję i to podobne. Ale pomiędzy takie kwestie jest ona... No, fajna. Na pewno podoba mi się to, że to ma tą umiejętność, która dosłownie jest, można nazwać najprościej dobyciem plus. Bo inaczej tego nie umiem nazwać niż zdobycie plus. To jest zupełnie to samo co zdobycie. Z taką wiedzą, że właśnie mamy jeszcze te efekty dodatkowe, czyli... No, to. Ta fala magiczna. Żre to trochę punktów skupienia. Nie zaprzeczam. Dlatego przydałoby się zdobyć talisman, który odpowiadałby za to, że za ubicie takiego wroga dostałem kilka punktów. Ale no, nawet jeśli go nie zdobędziemy, bo tutaj wiem, że jest za bossa, ale nie wątam za jakiego. Prawie. A to tak, to i tak będziemy mieć najważniejsze rzeczy jakby z głowy, bo na tyle mam dużo skupienia, że to nie jest aż taki wielki problem. Trochę gubię wątek. Co ja teraz miałem zrobić w sumie? Nie wiem. Można to się wydawać za bardzo głupie, ale naprawdę nie wiem, co ja miałem zrobić, nie pamiętam. Poza tym, że jedziemy w stronę już końca tej lokacji.
A skarby już jak nie było, tak nie ma. Się chyba jedziemy w sumie końca. Chyba, że jakoś coś źle pamiętam. Bo na przykład tego miejsca łaski, co ja totalnie nie kojarzę. A, ale to miejsce już tak. Więc no. Wiem, gdzie jesteśmy, mimo tego, że było miejsce łaski w miejscu, w którym tego nie kojarzę. Okej, okay, te wilki nie słuchają się nakazu od pochodni. Za tym idzie, no niedobrze. Na szczęście jestem tyle przygotowany, że jestem w stanie sobie z nim poradzić, tak? A jeśli nie rozumiecie, co chodzi z nakazem od pochodni, to tak po prostu mówię na to, że pochodnia powinna blokować ataki dzikich bestii. Nie powinienem się teraz przejmować takim pierdołami, jak ja chcę tutaj bossa pokonać. Ale cóż, to jestem ja. Ja zawsze muszę zrobić głupie decyzje. Ależ nawet jeśli nie pokonam tego bossa, co tragedii nie będzie. Chcę do niej... Jest i tak bardzo krótka. Już prawie jesteśmy. Sama walka nie powinna być najtrudniejsza. No i proszę. Wyjątkowo tym razem nie siedzę na trybie offline, bo chciałem zobaczyć, jak dużo z moich znajomych będzie właśnie wracało do Elden Ringa na chwilę przed wydaniem DLC-ka. Wiecie, dużo osób teraz może szykować postacie, czy tam farm, czy coś craftić i tak dalej. Craftić oczywiście mam na myśli po prostu ulepszyć, szukać sobie wypłunek jakiś czy coś. I okazuje się, że miałem rację, że za niektórzy będą wracać właśnie jeden z moich bardzo dalekich znajomych, nie będę ukrywał. Kontakt mamy ze sobą prawie że zerowy już od kilku lat. Właśnie w tym momencie odpalił Elden Ringa, więc pewnie tak, szykuje się na to wszystko. Tak jak w sumie prawdopodobnie bardzo dużo osób, bo nie ma co się okłamywać. DLC jest bardzo wyczekiwanym elementem z wielu. Jeszcze szybko tylko tutaj właśnie poszukamy, czy nie ma gdzieś tego skarabeusza. Jakby to już wiedział, to idziemy tam. Właśnie za tymi wrotami zaczyna się boss fight. Skupienie mam, butelek leczniczych nie mam. Po prostu okej. Go. Sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Czy mam jakąś fajną tarczę na blokowanie magicznych? Duży czy średni? To nie ma. Będę się unikać, niestety. Ale idziemy. Walczyć z Loretą, królewskim rycerzem. Boss, którego pamiętam jako masakrycznie trudnego. Bo pamiętam, że się długo męczyłem. Ale mogłem też być underleveled, albo... Ogólnie moja postać tamta mogła być badziewna. Jak teraz patrzę, to... Nie wygląda to tak źle. Gorzej, że już zaraz zginę. Ale hej! Tragedii nadal nie widzę. Pamiętam, że... O, właśnie to było jedno z tych takich rzeczy, które mnie męczyły. I tak, muszę trzymać się na dystans. Definitywnie. Podejście może grozić śmiercią. Więc powinien wziąć jakiś szybszy odłamek. Nie ten, który mam tutaj. To nie jest najmądrzejsza decyzja. Odpowiedź na magię ma też dosyć dobrze wyrobioną. Nie ma co ukrywać. Ale jestem w stanie powiedzieć, że możemy to wygrać. Gdybym wziął jeszcze ze sobą... Właśnie jak to się nazywa, jakieś mniejsze odłamki płyskamienne, to byśmy mieli prawie gwarantowaną wygraną. Na przykład ten szybki, to już w ogóle. O nie! Nie jestem pewien, co ona tutaj teraz... A, dobra, wzmocniła się niestety. I zaczyna się bawić włócznictwo. Okej, okay. Już pamiętam, co to było takie trudne. Wiecie co? Zrobimy to.
Posąg Mariki. Szczęście, ten posąg jest bardzo blisko. I zrobimy to. Gdzie? Jak blisko my to zrobimy. Ja to wygram. Oczywiście nadal nie mam tych mniejszych, jak to się nazywa, odłamków, więc jak jeszcze raz zginę, to po prostu wrócę się do miejsca łaski. Dosłownie przyjdę tutaj sobie na spokojnie, mając ze sobą dosłownie już te szybkie odłamki. Albo zwykłe. W sumie nie wiem, które będą najlepszym wyborem. Ale tak, zdecydowanie trzeba tu liczyć na szybkie czarodziejstwa. Siekacz może byłby dobrym wyborem też. Dobra, to spotkamy się za chwilę, jak już tutaj wrócę tym razem z szybszymi odłamkami. Okej. Okay. No tu jestem już prawie na miejscu. A co prawda dało mi się trafić jakiemuś atakowi, co mogło być bardzo głupie, ale się tak nie przejmuję, bo jesteśmy przygotowani lepiej. Mam tarczę. Nie mam katany. Nie mam pochodni. Ale mam zwykły błyskawiczny odłamek. I najważniejsze, poza tym, że mam tarczę, to mam tarczę uczonego, więc proszę. Obrażenia otrzymywane? Minimalne. A, tylko zlawiłem i znowu użyłem tego dużego odłamka. Okej, zwykły jest przed tarczą. Warto zapamiętać. Więc dobra. Jak widzicie, będę próbował w ten sposób podejść do niej. Może będę używał też tej komety. Ej, to już zaczyna się robić wredne. Żeby tak idealnie spamić, kontrolując wszystkie moje próby atakowania. Może powinienem właśnie nie przejmować się takimi pierdołami, tylko... No. Zachować się tak, jak się zachowywałem na kiedyś. Używać siekacza, a nie katany. To też może być dobrym wyborem. Ja naprawdę wypiłem butelkę zamiast użyć zaklęcia wzmacniającego tarczę. Jestem już takim jopem. Okej, okay, teraz się wzmacnia. Zaczynają się te groźniejsze jakby formy. I łucznictwo się zaczyna. A co za tym idzie, zaczyna się większa szansa na to, że zginę. Ale mimo to jestem prawie pewny, że nie zginę. I może to się wydawać naprawdę dziwne, że jestem taki pewien tego, że nie zginę. Ale tak jakoś tak po prostu naprawdę taka tajemnicza pewność mnie, można powiedzieć, złapała. Okej, czyli teraz wystrzeliwujesz serię pocisków. No tak. Tego nie kojarzyłem. Ha. Znowu śmierć. Szczerze nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Poza tym, że w takim wypadku, jeśli tak chcesz się bawić, to okej. Okay. Idziemy w najlepszej formie, w jakiej możemy. Może to być głupie. Może tego będę żałował. Ale chcę spróbować raz. Dobra. Dobra, strzelmy z komety. Teraz tak, mogę spokojnie trzy uderzenia siekaczem. Czy muszę się nauczyć, że trzeba robić się w atak, nie z dala od ataku.
Dobra. Świetny moment. Teraz nie jest najlepszy, ale dam radę. Dlatego, że jestem bliski zginięcia, nie mogę sobie na to pozwolić. Dobra. Odnawiamy tarczę. Dobra, szybko pijemy. I się kacz. Dalej siekać, dasz radę. Kiłku lorety. Cięcie lorety. Udało się. I mogę wam odpowiedzieć, że jak się udało tak, to wielki łuk lorety chyba dojdzie do naszej kolekcji zaklęć, które używamy, o ile spełniam wymogi. Uwaga. Ano, spełniam. Dobra, to idziemy dalej. Nadal nie ma nic mapy tego obszaru, co jest dla mnie jeszcze bardziej śmieszne. Nie było po mapę, możemy pojechać za chwilę dosłownie, jak tu się tym zajmiemy. Tak, jesteśmy na obszarze znanym jako Trzy Siostry. To bardzo interesujący obszar, według mnie. Bardzo też, można powiedzieć, tajemniczy. I trochę niebezpieczny. Regresuje tu smok. Tak od razu wam powiem. I to z tych takich, co my nie mamy z nim szans. Bo z tego co pamiętam, to jest smok jakiś taki bardzo magiczny. Bardzo typowy. Ale spokojnie, nie trzeba panikować. Bo i tak damy radę dotrzeć tam, gdzie chcemy, nie przejmując się niczym. Bo i tak nie musimy atakować. Bo jeszcze później będzie okazja z nim zawalczyć w innym miejscu. Bo tej dosłownie się nie da go pokonać, bo po prostu... I tu zaspoiluję, uciekam. Dobra, czy to jest ta wieża, której szukam? Teraz zobaczymy. Wieża Rani. Tak, to jest ta. To jest ta. Gdzie? Jak zaakceptuję to, będziemy mogli już aktywować walkę z bossem. Bardzo trudnym. Przez niektóre swoje triki, ale takim z kim też mam szansę wygrać. Przez to, że jego triki, nawet jeśli niebezpieczne, to nie są jakieś wyjątkowe. A potem jak go pokonam, dostaniemy trzecie miejsce na talisman i będziemy mogli wyruszyć już na przygotowania wejścia na DLC-ka. Chociaż patrząc na to, w jakim stanie jest moja postać, to nie wierzę, żeby to się tak łatwo udało. Tak czy inaczej, daj rani. Again we cross paths. I believe I said my name was Rena. When last we met, it pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. Nie mam żadnego szczególnego powodu. No reason in particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Hmm. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? Tak, będę ci służył. A choice well made. Thou art a rare sword. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Good. Then I ask we proceed with haste. There is in my service a half-wolven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find Eiji,
my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts, also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Dobrze. Muszę powiedzieć, że ten odcinek jest większym sukcesem niż ten poprzedni. Może wrócimy też do tamtego? A nie, że możemy. No tak, zapomniałem o tym, że nie możemy. Gdzie tamci, którzy mnie tak gnębili w tym poprzednim, teraz są niedostępni. Szkoda. Tak czy inaczej możemy pogadać tutaj z naszymi różnorakimi towarzyszami. Lady Rani has explained everything. Again, I am Iji, the Carian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I'm told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. My apologies for the misleading words of warning. I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate. I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me, my fellow. Let us give all that we can of ourselves, together, for Lady Rani. Let us give all together. Tak, oczywiście. I tak. Tutaj spotkam Blade'a i tam dalej jeszcze będzie ten ostatni. Long time, friend. Blythe. If you've forgotten. Glad to have you in the service of Mistress Rani. Well, getting right to business. I'm still in Limgrave. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. Okej. Okay. I'm going below through the west, see if I can't keep me wait. No i tam będziemy mogli spotkać Blade'a. Swoją drogą tak byśmy tam poszli, bo jest tam zapas zapas. Tam można zdobyć recepty na pigułki antyskażeniowe. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Salavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you, but since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani? If it were up to me, I wouldn't waste my... But who am I to stand against the wishes of my lady? Okay, masz coś jeszcze do powiedzenia? Okej, dobra, nic więcej nie masz. No to pojedziemy szybko jeszcze się z nim spotkać. Dlatego, że chcę mieć to wszystko za sobą. Przepraszam bardzo, co jest? Na razie nie mogę wyjść? Po powitaniu po prostu... Tak, chyba muszę wrócić do niej jeszcze. To dobra, no zobaczymy, co będzie miała do powiedzenia, jak już wrócę do niej na górę. Okej. Ah, allow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. I shall soon enter, and it will be. I have high. I look forward. Dobrze. No teraz chyba już tak poważnie mogę spokojnie stąd wyjść, czyżby? Zresztą zaraz sprawdzimy. Okej. Okay. Więc okazało się, że mogłem, więc tak jak widzicie, jesteśmy już tutaj. Trochę wbiegłem. I... Słyszę mnie do powiedzenia na temat więcej... Nope. Nie wydaje mi się. Więc po prostu odwiedźmy naszego współpracownika tutaj. Ale ciekaw, co u niego byłoby, nie pamiętam. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials never cease to amaze.
I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. Yeah, it's nie robota. A woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Okay. Good, good. Now I shall hand over the potion in question. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings, and soon. Okay. I've no time for the only thing I will hear from you. Are we understood? I have enough. Okej, czyli nie mogę na razie z nim pogadać o niczym. Nie, żeby to było szczególnie problematyczne. Ale tak, po prostu... O, na razie nic nie mogę. O tym idzie, po prostu chcę zobaczyć szybko, co będziemy na szczycie swojej wieży. Może coś mieć fajnego. Ruszymy dalej. I coś miał. Albo jakieś czary, albo coś innego fajnego. I... kamień pamięci. Nie aż takie fajne, jak mogło być, ale nadal akceptowalne. I niestety dostałem z człowieka sąsiada. Super. Ale w takim wypadku, jak to już mamy ze sobą i nadal nie wiem, gdzie jest Skrabeusz, to pozwólcie, że... W sumie co? Nie, pozwólcie, że go poszukam. Może. Albo... Tak, pozwólcie, że go poszukam, bo już nie będzie mi się chciał tutaj wracać. Wolałbym mieć to zaklęcie. Złe wieści. Leciłem runę. Dobre wieści dla mnie są takie, że znalazłem Skrabeusza. Więc tak, szybko pójdziemy po niego z powrotem. Zdobędziemy zaklęcie, potencjalnie. A, duży udźwig, super. Dobra, bez pochodni w takim wypadku. I jak już tym zajmiemy, to będziemy mieć na spokojnie możliwość pójścia do kolejnej lokacji. No nie mówcie mi, że jeszcze... Ugh. No nie, no co to ma być? Przepraszamy bardzo. Ach, to nie jest mój dzień. To po prostu nie jest mój dzień. Się po prostu tak lamię w tym Elden Ringu, takie głupie rzeczy robię, że masakra. Ajaż, aż chyba z tych wszystkich wrażeń muszę się napić. Dobry pomarańczowy napój. O smaku owocowym. Teoretycznie nie wiem, czy to ma być jakaś pomarańcza, czy co. O, zobaczymy, jak ten wspaniały czar zadziała. A. Okej, okay, obrażenia... są. Ciężko mi ocenić to jakoś inaczej niż na to, że... Tak, no, zadaj obrażenia. Ale no. Najważniejsze, że jest. Nawet fajnie, że może się też farmić na tych rąsiach. Tylko przyznam, że tutaj przydałoby się mieć trochę inną jedną broń. Bo to jest też pewien trik o nich, o którym... No tak trochę zapomniałem przez chwilę. I mówię tak trochę, bo teoretycznie nie zapomniałem do końca, ale nadal go nie stosowałem. I tak też powiem dla wszystkich, którzy jeszcze tego nie wiedzą. Te rąsie wręcz tarzają się po ziemi, jak tylko uderzy cię ogień. Spada trwa tylko przez chwilę i potem przez krótką chwilę nie możecie tego powtórzyć. Ale tak, są bardzo podobne nogi. Teraz tak, straciłem już wszystko i tak. Trudno ci mówi. Ta rączka mnie nie ruszy. Weźmy przy okazji to, jak to już jest to wszystko. Proszę, oto jest Skarbeusz. Po którego tu przylazłem. Jestem tego pewien, że to będzie ten. A jeśli nie, to wow. Nie wiem, jakiego pecha muszę mieć, że znalazłem innego, szukając jednego konkretnego. I... Karyjski przebijak. Dokładnie to, po co przybyłem. To jest druga rzecz, po którą przybyłem, bo tam... No, główną, po co byłem, to zdobyliśmy już wcześniej. Ale dobra, tak czy inaczej. Nie liczę z tym. Więc... Tak. Na tym zakończę ten odcinek, bo teoretycznie i praktycznie i w ogóle... Szczerze mówiąc, trwa on już 40 minut prawie. Więc tak. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I tak, w następnym epizodzie może podniosę wreszcie mapę tego obszaru, jeśli ją znajdę. Może nie. Się jeszcze zobaczę. Ale tak, na pewno co jest najistotniejsze w tym, to że w następnym odcinku idziemy jeszcze do jednej lokacji pobocznej. I jeśli wszystko pójdzie dobrze, mam taką nadzieję, szczerze mówiąc,
No, po prostu wyruszymy już na walkę z Mogiem. Trzeba sobie przygotowanie do walki z Mogiem. Więc tak, no. Po prostu trzymajcie się i hej, hej. Nic więcej do powiedzenia chyba nie mam na ten moment. No to ten, no, hej.